Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia na nasze uroczyste wręczenie sportowych stypendiów prezydenta. Jestem zaszczycony, że mury Urzędu Miasta mogą dziś gościć wspaniałych trenerów i zawodników, siłę bielskiej społeczności, jeżeli chodzi o naszą pracę nad sportowym wychowaniem młodzieży. Króciutko wspomnę, czym te stypendia są. Zawdzięczamy je inicjatywie podjętej przez władze miasta, Radę Miasta, która określiła uchwałą regulamin nadawania tych stypendiów. Wiemy, jako ludzie świata sportu, że sportowa rzeczywistość nie zawsze łaskawie obchodzi się z zawodnikami, dlatego że chociażby czasem prozaiczna przyczyna kontuzji powoduje, że w danym roku swojej takiej panująco rozwijającej się kariery trudno jest o uzyskanie wyniku predestynującego do bycia stypendystą. Tym bardziej cieszę się, że wśród Państwa są ci szczęśliwcy, ale szczęśliwcy tylko w odniesieniu do uniknięcia wszelkich nieprzyjemnych i tak bolesnych dla sportowców okoliczności, bo to szczęście zawdzięczać im przede wszystkim własnej pracy, pracy swojej oraz trenerów, którzy umiejętnie Wasze talenty rozwijają, podtrzymują Was, w Was ten niegasnący ogień sportowej pasji, a wiemy, że równie bywa. Czasem to trener, także rodzice, serdecznie proszę o przyjęcie przez nich również tych gratulacji, stanowią pomoc w tych trudnych momentach, gdy siła motywacji spada z różnych życiowych przyczyn. Więc jest to święto bielskiego sportu i całej naszej bielskiej społeczności. Cieszę się z Waszych sukcesów. Dziękuję bardzo za Waszą pracę. Dziękuję pięknie Państwu trenerom za Waszą pracę. Chcę podkreślić, że na miarę naszych, jak zawsze, ograniczonych możliwości staramy się funkcjonowanie klubów sportowych i tego szkolenia w mieście wspierać. Państwo jesteście przykładem najlepszych efektów tego szkolenia, ale nie wolno nam zapominać o tym, że wywodzicie się spośród szerokiego grona trenujących, z których nie każdy zostaje medalistą, nie każdy staje się mistrzem we własnej dyscyplinie, natomiast każdy otrzymuje przede wszystkim dobre wychowanie, mądry rozwój. Pamiętajmy, że sport to nie tylko aktywność fizyczna, ale także, a w niektórych przypadkach warto dodać, że może przede wszystkim właściwa postawa życiowa, emocjonalna, etyczna. Dzisiaj dostałeś stypendium prezydenta miasta Biała-Podlaska. W jakiej dyscyplinie? W akrobatyce sportowej, dokładnie skokach na ścieżce. Od jak dawna trenujesz tą dziedzinę? Od 4 lat, ale pasjonuję się tym od dzieciństwa, bo tak naprawdę od dzieciństwa już skakałem na podwórku i po prostu jak zobaczyłem, że jest taka sekcja, to od razu chciałem i zostałem przyjęty przez pana Michała i od 4 lat już trenuję profesjonalnie. I jakie sukcesy odniosłeś? Bo to stypendium, no myślałem się, że za jakieś sukcesy. Tak, za 3 miejsce na Mistrzostwach Polski, właśnie juniorów młodszych w klasie 2. To twoje pierwsze stypendium od pana prezydenta? Tak, tak. No i na co to stypendium przeznaczysz? Czym ono dla ciebie jest? Jak na razie dobrym dofinansowaniem na różne rzeczy, na przykład do szkoły lub właśnie na treningi, jakieś nowe rzeczy trzeba kupić, to zawsze się przyda. Czyli fajny pomysł, takie stypendium dla sportowca. Tak, jak najbardziej, przydatne. Dzisiaj odebrałam stypendium sportowe od prezydenta miasta Biała-Podlaska, z czego się bardzo cieszę. Jak zasłużył na to stypendium? Jakie jest to stypendium? Na co przeznaczę to stypendium? Zasłużyłam swoimi osiągnięciami. Chyba największe to jest 3 miejsce na Mistrzostwach Europy do lat 23 w Bukareszcie, 23 października dokładnie. Dyscyplina? Podnoszenie ciężarów, kategoria 76 kg. No a na co przeznaczone będzie stypendium? Na pewno na dalszy rozwój, na odpowiednią dietę, na suplementy, na sprzęt sportowy. Pracę. Czym dla Was sportowców uczących się jeszcze w sumie, studentów, jest taka forma wsparcia? Czym jest? No na pewno jest ogromnym wsparciem, ponieważ sport wiąże się z wieloma ograniczeniami. Treningi 2 razy dziennie nie pozwalają na pracę w pełnym wymiarze godzin i
połączenie pracy z treningami jest bardzo ciężkie, ponieważ nie można się skupić na treningach, więc jakby nie ma dodatkowego dochodu, no a stypendium jest czymś takim, co pozwala się dalej rozwijać i przeznaczyć te pieniądze na zdobywanie kolejnych celów sportowych.